Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Wave PC i dzisiaj zapraszam was na film, którego nie było już o matko jedyna, wszyscy święci, nie pamiętam od kiedy, test karty graficznej. Oczywiście taka sytuacja miała miejsce przede wszystkim z powodu bardzo złej dostępności i horrendalnych dosłownie cen kart graficznych na rynku, ale wśród kart, które dostępność już się poprawia, mamy dostępny świeży model od AMD Radeon RX 6700 XT. Karta, która cenowo, mówię tutaj o cenie sugerowanej, a nie tej, którą mamy realnie na rynku, plasuje się gdzieś pomiędzy RTX-em 3060 Ti a RTX-em 3070. Sugerowana to około 2200 zł. Jaka jest realna? Niestety, cena tej karty graficznej, oczywiście sprawdzicie sobie w opisie tego filmu, a my teraz bierzemy się za jej dokładny test, także Radeonik na platformie i zapraszam. I zaczniemy troszeczkę od fizyczności tej karty. Sorry, że się nie mieszczę w kadrze, ale to karty ma być widać, a nie mnie, a jest co oglądać. Bo ta referencyjna konstrukcja od AMD cechuje się przede wszystkim bardzo takim spójnym, eleganckim designem, chociaż nie zabrakło tutaj podświetlanego logo. Mamy układ chłodzenia, który jest wspomagany dwoma wentylatorami. Nie jest to klasyczna turbinowa konstrukcja, jak często producenci nas przyzwyczaili, ale już w ostatnich generacjach zaczęło to się zdecydowanie na plus zmieniać. Sama karta zajmuje dwa sloty w naszej obudowie i co do wysokości, zwróćcie uwagę na śledź, ona nie wystaje jakoś specjalnie dużo. Do zasilania musimy podpiąć dwa przewody, jeden 8, drugi 6-pinowy. Natomiast co do wejść wideo, to tutaj jest taka dosyć standardowa konstrukcja pod względem współczesności, czyli nie mamy żadnego DisHuba, nawet nie mamy DVI, klasycznie tylko HDMI DisplayPorty, no i w przypadku wersji referencyjnej to jest jeden HDMI oraz 3 DisplayPorty. Ja osobiście rekomenduję, jeżeli tylko możecie, korzystanie z DisplayPortu, moim zdaniem to jest najlepszy typ połączenia. Co do samego układu chłodzenia, on w tym momencie, jak widzicie, pracuje. Wentylatory się obracają, ale to dlatego, że jednym z testów jest też wydajność przy kopaniu Ethereum. Do tego za chwilę sobie wrócimy. Natomiast sam układ chłodzenia, jak na nowoczesną kartę przystało, jest to układ półpasywny, czyli w momencie, w którym karta nie jest obciążana, te wentylatory się po prostu nie obracają, a karta nie wydaje żadnego dźwięku. Zwróćcie jeszcze tylko dodatkowo uwagę na detale, które widoczne są już z bliska. Mówię oczywiście o finach, które są dodatkowo tutaj anodowane na czarno, więc całość pod względem designu również prezentuje się naprawdę rewelacyjnie i o ile kiedyś kart referencyjnych, przynajmniej ja, unikałem jak ognia, tak szczerze mówiąc i w przypadku kart NVIDIA i w przypadku, jak widać doskonale na załączonym obrazku Radeona, absolutnie nie ma czego się bać. No i teraz lecimy z testami typowo praktycznymi, gry, pomiar głośności oraz temperatury, a zaczniemy od wydajności przy kopaniu Ethereum. Raportowana wydajność to nawet nieco ponad 40 MHz, natomiast po ostatniej aktualizacji sterowników, nie wiem dlaczego, czy jest to działanie AMD, czy jest to kwestia akurat obliczeń, ta wydajność spadła do, jak widzicie, około 20 kilku MHz na sekundę. No i czas porozmawiać sobie o mięsie, o tym co najważniejsze, czyli wydajności w grach. Tych tytułów kilka zobaczycie na przebitkach i zwróćcie uwagę na ustawienia. Gramy przede wszystkim w każdym z tytułów w rozdzielczości 2560 na 1440 pikseli, czyli w rozdzielczości 2K, w takiej, do jakiej Radeon RX 6700 XT został zaprojektowany. I poza Microsoft Flight Simulatorem, który leci w tle, muszę przyznać, gromkie brawa dla AMD, bo karta świetnie daje sobie radę. Praktycznie na maksymalnych ustawieniach w każdym z tych tytułów bez problemu osiągamy płynność powyżej 60 klatek na sekundę. I mówiąc powyżej 60 klatek na sekundę, mam na myśli prawie że dwukrotność tej wartości, bo nie ma problemu, żeby w momencie, kiedy obraz nie jest przechwytywany przez jakiś program, w tym przypadku przez program Microsoftu,
Ta płynność wynosiła nawet 120 FPS-ów i więcej. Niestety przechwytywanie za pomocą oprogramowania Microsoftu ma wpływ na wydajność o kilkanaście, a nawet czasami kilkadziesiąt kratek, stąd gdzieś tam na tych przebitkach możecie zobaczyć jakieś minimalne przycięcia, ale pamiętajcie, że one normalnie nie występują i obraz cały czas jest praktycznie idealnie płynny, bez większych spadków. Oprogramowanie AMD tego problemu nie ma, ale teraz co do Microsoft Flight Simulatora. W tej grze, tak jak zresztą widzicie, ta płynność była najniższa. Przy rozdzielczości 2K natywnej tego monitora można liczyć na od 20 kilku do 40 kilku klatek na sekundę. Najgorzej oczywiście wychodzi lądowanie i start, bo tamtych tekstur też jest dużo do wyrenderowania i te 28-30 kilka klatek na sekundę to jest codzienność. Kiedy już lecimy, nawet jeżeli mamy chmury, nie wygląda to źle. Powyżej 30 FPS-ów utrzymuje się praktycznie cały czas, niezależnie od tego, czy mamy widok z kokpitu, czy widok gdzieś tam, powiedzmy, z perspektywy drona na nasz samolot, jest ok, a to też nie jest na tyle dynamiczna gra, żeby wymagać od niej koniecznie powyżej 100 czy 120 klatek na sekundę. Resident Evil Village, Cyberpunk, czy na przykład mój ukochany Apex, te gry mamy jak najbardziej na bardzo wysokim poziomie płynności, nawet przy maksymalnych detalach, a zmniejszając nieco te detale, jeżeli macie na przykład 144 Hz monitor, jesteście w stanie uzyskać taki średni FPS, żeby ta wydajność była zaspokojona i żeby tyle klatek było renderowanych przez samą kartę graficzną. Popatrzcie troszeczkę teraz na przebitki, bo trochę tego nagrałem i ocencie sami. Bierzcie tylko pod uwagę fakt, że te mikroprzycięcia, które gdzieś tam na filmie mogą się zdarzyć, wynikają z przechwytywania obrazu, a nie z wydajności karty. Przed podsumowaniem pozostaje nam do omówienia jeszcze kilka kwestii, zarówno pobór mocy, jak i kultura pracy i głośność. Od tej ostatniej zacznę. Na wstępie już mówiłem, że karta posiada półpasywny układ chłodzenia. To oznacza, że kiedy karta nie jest obciążana, wentylatory się po prostu nie obracają i tak też jest. Temperatura wtedy waha się w granicach od 30 kilku do najczęściej nieco ponad 50 stopni Celsjusza. W związku z tym te wentylatory dość chętnie i szybko zaczynają wchodzić na obroty. Nawet teraz, gdzie tam leci w zasadzie tylko film w tle, wentylatory wciąż się obracają. Jeszcze, zresztą jak pewnie sami słyszycie, klimatyzacja i tak non-stop chodzi. Przy obciążeniu wentylatory są już wyraźnie słyszalne i tutaj decybelomierz wskazuje okolice około 45 dB. Nie jest to hałas uciążliwy, ale słyszalny. Bierzcie pod uwagę, że test robimy na otwartej obudowie. W zamkniętej obudowie oczywiście ten głos pracy karty graficznej, odgłos pracy wentylatorów będzie znacznie cichszy i nie tak mocno odczuwalny. No i kwestia temperatury, a tutaj akurat duże brawa dla AMD, bo przy pełnym obciążeniu ten, co by nie patrzeć, jednak referencyjny układ chłodzenia osiąga temperatury nieco tylko przekraczające 80 stopni Celsjusza. I tutaj jeszcze raz podkreślę, bierzcie pod uwagę, że według naszej procedury testowej na otwartej obudowie, na testbenchu mamy takie temperatury. Wy w zamkniętych obudowach, w zależności oczywiście również od wentylacji w obudowie, te temperatury możecie mieć jak najbardziej i na pewno będą troszeczkę inne. Zostaje nam na koniec również pobór mocy. Ten również sprawdziłem, bo chciałem zobaczyć, jak najnowsze karty AMD RX 6700 XT z najnowszą architekturą pobiera, no, w zależności oczywiście również od obciążenia, od około 660-670 W do ponad 400, w zależności oczywiście od gry i mowa nie o samej karcie graficznej, a o całej platformie. Oczywiście sama karta znacznie mniej. Czy to jest wysoko? No, zasilacz 650 uznałbym jako taki rekomendowany do 6700 XT, tak żeby on miał pewien zapas mocy, bo oczywiście ten pobór, o którym mówiłem wcześniej, zależy od całej platformy, czyli również od procesora, dysków, RAMu, nawet troszeczkę oczywiście wentylatory w obudowie mają wpływ, bo nawet takie wentylatory zawsze te kilkanaście watów będą nam pobierały, oczywiście w zależności też od napięcia, jakie na danym wentylatorze mamy. I to będzie miało ostateczny wpływ na to, ile cała nasza platforma, ile cały nasz
komputer tutaj przede wszystkim tej mocy z gniazdka pobierze. Podsumowując, również w ujęciu niestety ceny. Radeon RX 6700 XT jest w 100% warty ceny sugerowanej. Ceny sugerowane przez producenta, która w przeliczeniu na złotówki wynosi tam około 2200 zł, to jest niecałe $480. To jest cena moim zdaniem realna, jak za kartę graficzną, która w rozdzielczości natywnej 2K jest w stanie praktycznie każdą grę uciągnąć i bardzo często na najwyższych detalach, przy bardzo zadowalającej płynności, nierzadko przekraczającej nawet 100 klatek na sekundę. Dodatkowo dostajemy również kartę, która bardzo fajnie wygląda i trzyma niezłe temperatury, nawet bardzo dobre temperatury, która pod względem energochłonności jest taka sobie. Niestety jej największą bolączką jest kultura pracy, przynajmniej w przypadku tego testowanego egzemplarza. Jest to jej największa, moim zdaniem, pięta achillesowa. No niestety obecne ceny tej karty graficznej plasują się na znacznie wyższym jeszcze poziomie niż ten sugerowany. Mam nadzieję, że on wróci do normy, bo za około 3,5 tysiąca i w górę, bo na dzień dzisiejszy mniej więcej tyle 6700 XT w tej wersji referencyjnej kosztuje, no to jest dość dużo jednak, nie ukrywajmy. Moim zdaniem rekomendacja zasłużona dla testowanego Radeona. Starajmy się tylko, jeżeli ktoś może, poczekać na bardziej ludzkie ceny, bo myślę, że one jeszcze mniej więcej chociaż do tych sugerowanych się zbliżą. Ode mnie na tyle. Ja serdecznie Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej, trzymajcie się.